Przez cały XVIII wiek we Francji rządzi dynastia Bourbonów i funkcjonuje monarchia absolutna. Kolejni królowie angażowali się w liczne konflikty, które skutecznie pozbawiły skarb środków finansowych. Szczególnie kosztownym przedsięwzięciem okazało się zaangażowanie Francji w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Dużym ciężarem dla budżetu było również utrzymanie królewskiego dworu w Wersalu, który pochłaniał ponad 10% dochodów skarbu. Szybko rosło zadłużenie, osiągając w latach 80. XVIII wieku ponad 40% wartości budżetu. Sytuacja ekonomiczna robiła się coraz trudniejsza. Ówczesne społeczeństwo francuskie miało charakter stanowy i składało się z trzech grup. Stan pierwszy, czyli duchowieństwo, było zwolnione z podatków na rzecz państwa. Utrzymywało się z podatków, które narzucało na stan trzeci i było właścicielem 10% całej ziemi w państwie. Stan drugi, czyli szlachta, podobnie jak duchowieństwo, była zwolniona z płacenia podatków. Jej źródłem utrzymania był albo skarb królewski, albo obciążenia, które narzucała na stan trzeci. Członkowie tego stanu obsadzali większość urzędów państwowych. Ostatnim stanem był stan trzeci, grupujący 98% społeczeństwa Francji. W jego skład wchodziło chłopstwo oraz mieszczaństwo. To ten stan był obciążony obowiązkami podatkowymi i nie miał żadnego wpływu na władzę w państwie. Stan trzeci był mocno zróżnicowany. Oprócz chłopów w jego skład wchodziło również bogate mieszczaństwo, które nazywano burżuazją. Grupa ta pojawiła się i zyskała na znaczeniu na skutek intensywnego poparcia monarchii absolutnej dla rozwoju przemysłu i manufaktur na terenie Francji. I to właśnie burżuazja, gwarantując budżetowi kraju największe przychody z podatków, zaczęła żądać wpływu na władzę. Przełomowym dla Francji okazał się rok 1788. Wtedy to na trudną już sytuację ekonomiczną nałożyła się klęska nieurodzaju i w konsekwencji głód na terenie całego kraju, co znacząco wpłynęło na pogorszenie się nastrojów społecznych. Panujący wtedy we Francji Ludwik XVI nie miał takiego autorytetu jak jego ojciec i dziadek. Trudną sytuację ekonomiczną chciał ratować, próbując nałożyć na szlachtę i duchowieństwo podatek. Spotkał się jednak z odmową, dlatego zdecydował się na zwołanie nieobradujących od 1614 roku Stanów Generalnych. W ich ramach głos miał również stan trzeci i na jego poparcie w sprawie opodatkowania duchowieństwa i szlachty liczył Ludwik XVI. Zgromadzone w 1789 roku Stany Generalne zostały zdominowane przez przedstawicieli stanu trzeciego, którzy zdecydowanie dążyli do poprawy swojej sytuacji w kraju oraz dokonania reform w państwie i ograniczenia monarchii absolutnej. Król nie wyraził zgody na wprowadzenie zmian. W efekcie tego przedstawiciele stanu trzeciego wsparci przez część szlachty i duchowieństwa obwołali się Zgromadzeniem Narodowym, które reprezentuje lud Francji. Poinformowali króla, że nie zakończą obrad, dopóki nie zostanie uchwalona konstytucja. Zaskoczony obrotem spraw monarcha uznał Zgromadzenie Narodowe. Ono zaś wkrótce, określając jako swój główny cel uchwalenie konstytucji, zmienia swoją nazwę na Konstytuantę. Ludwik XVI po pierwszym szoku podjął decyzję o próbie pacyfikacji Konstytuanty przy pomocy wojska, które zaczęło się koncentrować w okolicach Wersalu. Wzburzeni mieszkańcy Paryża rankiem 14 lipca 1789 roku szturmem najpierw zajęli miejski arsenał, a później Bastylię, czyli królewskie więzienie. Wydarzenia te dały początek wielkiej rewolucji francuskiej. Wrzenie ogarnęło całą Francję. Chłopi odmawiali pracy i płacenia podatków na rzecz duchowieństwa i szlachty. Palili zamki i dwory. Aby opanować sytuację, Konstytuanta zniosła obowiązki chłopów względem możnych i kościoła i co więcej, pozbawiła stan pierwszy i drugi wszystkich przywilejów łącznie z niepłaceniem podatków. W sierpniu 1789 roku Konstytuanta uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Dokument ten wywarł trwały wpływ na europejskie prawodawstwo w zakresie praw człowieka. Na podstawie tego dokumentu wszyscy poddani mogli wyrażać sprzeciw wobec niesprawiedliwości władzy. Uzyskali oni swobodę wyznawania swoich poglądów, wolność wyznania oraz prawo do bezpieczeństwa i własności. Na mocy deklaracji zniesiono stanowy podział społeczeństwa. Obywatele stali się równi wobec prawa, a król utracił władzę absolutną. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że ideą równouprawnienia objęto jedynie mężczyzn. We wrześniu 1791 roku, prawie pół roku po Polsce, we Francji uchwalono konstytucję. Ustawa gwarantowała obywatelom prawa zapisane wcześniej w deklaracji. Wprowadzono trójpodział władzy.
Władzę ustawodawczą miało sprawować Zgromadzenie Prawodawcze. Władza wykonawcza spoczywała w rękach króla, który mógł korzystać z pomocy powoływanych i odwoływanych przez siebie ministrów. Monarcha dodatkowo nadzorował wojsko oraz politykę zagraniczną. Musiał jednak złożyć przysięgę na wierność narodowi i prawu. Sądy były niezależne od Zgromadzenia Prawodawczego i króla. Wszystkie stanowiska państwowe miały być obsadzane drogą wyborów. Po uchwaleniu konstytucji Francja stała się monarchią konstytucyjną, w której władza króla była ograniczona przepisami prawa, do których musiał się stosować.